poniedziałek, a jest pięknie, ponieważ mamy dzisiaj Dzień Morza, co jest świętem wolnym od pracy, oraz w końcu wyszło słońce i nie pada deszcz. Jest dziś dosyć gorąco, ale postanowiliśmy dzisiaj wypożyczyć rowery i trochę pojeździć po okolicy. Do Japonii, to poczułam znowu jakąś taką trochę monotonię. Wiecie, praca tam i tak dalej. I stwierdziłam, że to jest w sumie dobry czas, żeby zacząć coś nowego. No i są to generalnie dwie rzeczy, które chodzą po głowie jakoś od jakiegoś czasu już. I pierwsza to jest zapisanie się na boks. Ale oczywiście nie taki, wiecie, że w ringu, nie wiem, bicie się z kimś, tylko taki bardziej, nie wiem, fitness, boks, coś w tym stylu. Ja do tej pory chodziłam na siłownię, ale przed wyjazdem do Polski się wypisałam, bo stwierdziłam, że przez 3 tygodnie nie będę chodzić, no a potem jak wrócę, to zobaczymy. No ale do tej pory się na nic jeszcze nie zapisałam. No i stwierdziłam, czemu czegoś nie zmienić. Jakoś tak w sumie ta siłownia to mnie tak trochę już nudziła. Czasami tam chodziłam z rana i ziewałam w ogóle w trakcie tych ćwiczeń. I myślę, że boks, no w sumie coś nowego, nie? No i druga rzecz, którą chcę zacząć robić, to zapisać się na kurs baristy. To też już od jakiegoś czasu mi chodzi po głowie, nawet dłużej niż ten boks, ale no jakoś tak też do tej pory nie było okazji, że tak powiem, żeby coś w tym kierunku zrobić. No i stwierdziłam, że w końcu zróbmy to. No, z tym, że wiecie, muszę to zrobić, ten kurs po japońsku, skoro tu mieszkam. No i sobie tak pomyślałam, nie, że pewnie na tym kursie pojawi się jakieś takie słownictwo baristyczne, specjalistyczne i którego mogę tam gdzieś nie ogarnąć i nie wyłapać tego. No i tak trochę szkoda wydać pieniądze, a potem czegoś tam po prostu nie zrozumiem, nie? Więc stwierdziłam, że zanim się zapiszę na ten kurs, to sama się jakby dokształcę w tym temacie, w sensie chodzi o słownictwo i takie tam. No i w związku z tym byłam ostatnio w księgarni i kupiłam sobie książkę na temat kawy. Jest tak ładnie ilustrowana, miła dla oka. Myślę, że fajnie się będzie, przyjemnie się będzie czytało i oglądało obrazki, ilustracje. No i jak stwierdziłam, że jestem już gotowa, że mam jakąś tam wiedzę i słowną, i w temacie, to wtedy się zapiszę i robię sobie tak czas, znaczy daję sobie czas październik, listopad, myślę, że jakoś w tym okresie postaram się do tego czasu no, dokształcić i zapisać na ten kurs. Zobaczymy, co z tego będzie, nie?
No i to tyle mojego gadania, nadzwyczaj długiego. Także ja się będę wspierać, bo dzisiaj idziemy w ogóle na koncert z Mutsu. Holly Humberson. Nie wiem, czy ktoś zna, kojarzy. Także zaraz sprawdzę, o której mam autobus i się będę wspierać. No chyba najpierw pójdę sobie jeszcze coś zjeść przed tym koncertem, a potem się spotykamy na przy dworcu w Shibui z Mutsu, no i idziemy na koncert. Nie wiem, może coś jeszcze nagram po drodze.